Dzień dobry, cukiereczki. Jest środa, godzina 19:30. Gdzie jestem? Jestem już i czekam na Was. Chwilę poczekam, bo może ktoś się pojawi. Moje nowe światło. Kurde. Odbija mi się w okularach. Patrzcie, mam nową lampę i widzicie ją w okularach, jak za blisko stanę. Muszę stanąć daleko. To dobrze, to stanę sobie daleko i się oprę o moją ladę w oczekiwaniu na Was. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i mnie dobrze widać. Hej Ania, hej Magdalena, chyba poszło. Mam nadzieję, o jest Agata, cześć. Magdalena pisze, że jest pierwsza, tak. Ania, druga Ania, Katarzyna, cześć dziewczyny. Dajcie znać, że mnie dobrze słychać, bo mówię troszeczkę dalej niż zwykle. Jestem... Cześć Mikołajku, cześć Agnieszka. Tak pomyślałam, że dzisiaj zrobię nastrój świąteczny. Jak cudnie Mikołajkowo, pisze Dominika. Tak, zrobię nastrój świąteczny, dlatego że zdaje mi się według moich obliczeń, że przed Bożym Narodzeniem to my się już na żywo raczej nie spotkamy, więc to jest taka jedyna okazja. Mega czapa po czapę. Słuchajcie, jechałam do koleżanki. Bo ja nie miałam, a kolczyki zrobiłam sobie 5 minut temu. To są zwykłe koła, do których powiesiłam zdjęte z choinki bombki. I mam bombki na kolczykach. Jak chcecie, to Wam sprzedam ten patent. Możecie korzystać. Hello, hello, Viola, hej Aneta. Super, fajnie dziewczyny, że jesteście. Dzięki Ania, że napisałaś, że słychać mnie dobrze. Bardzo się cieszę. Jest Was już coraz więcej. Widać, że udało Wam się choć na momencik oderwać od... tych zamówień przedświątecznych, bo podejrzewam, domyślam się, że żeby tradycji stało się zadość, nie jest zadowolona. Domyślam się, że jesteście zarobione po same uszy, a jednak znaleźliście czas, ja znowu z psem oczywiście i z kotem dla odmiany, żeby tutaj przyjść i spędzić tę chwilkę z nami. Witam Was na kolejnej naszej sesji Q&A, podczas której Wy zadajecie pytania, ja na nie odpowiadam. Pytania oczywiście dobrze, aby dotyczyły sprzedaży i promocji rękodzieła, bo po to tu się spotykamy. Ja się nazywam Małgorzata Sowa i od ponad 10 lat sprzedaję rękodzieło. Mam swoją markę biżuteryjną, jest to marka rękodzielnicza. No tak jak powiedziałam, od 10 lat ją rozwijam, w tym momencie marka Pillow Design, bo to o niej mowa, jest rozpoznawalna w całej Polsce, artykuły o marce pojawiają się w czasopismach, w programach telewizyjnych, także mam doświadczenie stąd. Po drugiej stronie kamerki, jeśli jej jeszcze nie ma, to za chwileczkę się pojawi moja siostra Karolina Mackiewicz, która również prowadzi swoją markę Handmade. Wspólnie natomiast prowadzimy butik stacjonarny w Lublinie, gdzie sprzedajemy nasze rękodzieło. Nasz projekt Biznes bez cukru... Jula, zawołaj psa! Nasz projekt Biznes bez cukru dedykujemy rękodzielnikom i artystom, którzy chcą zwiększyć sprzedaż swojego rękodzieła lub marzą o założeniu swojej własnej marki Handmade, marki, która pozwoli im zarabiać pieniądze takie, żeby mieli satysfakcję również taką ekonomiczną ze swojej działalności. Nasze spotkania cotygodniowe tutaj polegają na tym, że wpisujecie pytanie w komentarz poniżej. Jak się zastanawiacie, co za notatki mam, to tutaj na końcu powiem, co mam za notatki. Swoje pytania wpisujcie w komentarze pod tym live'em, będę na nie odpowiadała. Mam oczywiście pytanie na rozbieg, sama sobie je wymyśliłam. Sam to wymyśliłem! Kto zgadnie, z czego to jest cytat? Pytanie na rozbieg brzmi: dlaczego nie mówimy, ile będzie kosztować bezcukrowa dycha? Pytacie nas absolutnie wszystkimi kanałami, jakimi tylko można zadać to pytanie. Od komentarzy na fanpage'u, przez komentarze na grupie, przez privy i SMS-y ostatnio. Są dwa powody, dla których nie mówimy Wam jeszcze, jaka będzie cena całego pakietu. Po pierwsze, i to jest taka tak z nauką dla Was, jeżeli Wy będziecie kiedykolwiek w przyszłości planować premierę swojej nowej kolekcji, to nie zaczynacie premiery nowej kolekcji od podania ceny.
Dlatego, że tak się nie robi. Jeżeli tak robicie, wprowadzając nowe kolekcje rękodzielnicze na rynek, to przestańcie. Dlatego, że podanie ceny na początku rozmowy, na początku premiery jakiegokolwiek produktu zamyka płaszczyznę do dalszej rozmowy, zamyka ją całkowicie. Nie daje możliwości osobie, która chce sprzedać dany produkt, na to, żeby opowiedzieć, dlaczego chce go sprzedać i dlaczego w takiej cenie. I nie daje szansy klientowi, czy klientowi na rękodzieło, czy Wam, klientom, na nasz kurs, żeby dowiedzieć się dokładnie, na czym ten kurs będzie polegał i co właściwie dostaniecie w tym kursie, co to będzie za kurs. Nie mówimy Wam tej ceny, bo cenę podaje się w pakiecie. Po prostu. Takie są żelazne zasady wprowadzania nowego produktu czy nowej kolekcji. U nas w działalności bezcukrowej, gdzie naszym produktem są materiały szkoleniowe, szkolenia, e-booki, tą kolekcją, tym produktem właśnie jest to, tak jakby analogowo do premiery Waszych kolekcji rękodzieła jest premiera naszego kursu i po prostu nie podajemy tej ceny, bo podamy Wam ją w pakiecie. Drugi powód, dla którego jeszcze jej nie znacie, to jest taki, że zostało tylko 8 dni do premiery, a my chcemy, żebyście się wszyscy zgromadzili na naszym live'ie, który będzie towarzyszył tej premierze, dlatego że live będzie merytoryczny. To nie będzie live sprzedażowy, to będzie gruby, tłusty, ociekający w mięso i tłuszcz live merytoryczny dotyczący sprzedaży i promocji rękodzieła. I chcemy Was zachęcić, żebyście byli z nami tego dnia, nie tylko dlatego, że no, mamy live'a i chcemy, żebyście byli z nami. Bezcukrowa Dycha to jest program, który pojawia się raz do roku. My jesteśmy w stanie go w ogóle przeprowadzić tylko raz do roku i przez cały rok nad nim pracujemy. Uwierzcie lub nie, Dycha rośnie, rozrasta się o nowe tematy. Niektóre tematy z live'ów przełożyłyśmy do workbooków, żeby nie wałkować w kółko tego samego. Dołożyłyśmy nowe tematy. I to jest praca całoroczna, więc premiera naszego kursu to dla nas prawdziwe święto. To jest jak po prostu Boże Narodzenie. To jest dla nas prawdziwe święto i chcemy świętować z Wami. Niezależnie od tego, czy zdecydujecie się na kupienie tego kursu, czy wyciągniecie dla siebie wnioski wyłącznie z tego live'a merytorycznego, czy zadacie pytania dotyczące sprzedaży i promocji rękodzieła, na które my odpowiemy Wam podczas tego live'a merytorycznego, który będzie miał miejsce 27 grudnia na naszej grupie Grupa Biznes Bez Cukru. Niezależnie od tego, czy kupicie, czy macie zamiar kupić, czy w ogóle uważacie, że bezcukrowa dycha jest beznadziejna, chcemy, żebyście byli z nami, po prostu, żebyście po pierwsze troszkę nas wspierali, że nie mówimy do pustego ekranika, dali takie otuchy, że to, co robimy, ma sens, bo jeśli Wy się pojawiacie na tych live'ach, to my mamy takie poczucie, że spełniamy naszą misję, spełniamy to, po co powstał Bez Cukier. I dlatego, nie mówiąc Wam, jaka jest cena, zostawiamy to na sam koniec, żebyście do nas przyszli, troszkę Was zmuszamy, żebyście się pojawili i żebyście byli z nami. Warto być na live'ie, tak jak nie wiem, ile z Was brało udział w warsztacie naszym trzydniowym, który miał miejsce tak 2-3 tygodnie temu, nie pamiętam dokładnie, którego to było, ale to było w listopadzie jeszcze. I tam też pojawiliście się tłocznie, gwarnie i uwierzcie lub nie, ja stojąc przed ekranikiem i widząc, że jest 200 osób po drugiej stronie ekraniku, ja się staram jeszcze bardziej. To nie znaczy, że dla jednej osoby bym się nie starała, ale wiecie, to motywuje. Ta cyferka w tamtym oczku po prostu daje takiego powera i takiej siły do tego, żeby włożyć jeszcze więcej energii, żeby coś jeszcze dodać, coś jeszcze wymyśleć. Dla mnie osobiście to jest mega motywacja i mi się live'y prowadzi dużo lepiej, jak widzę, że po drugiej stronie jest dużo osób, które słuchają. Dodajecie mi po prostu tym samym otuchy i takiej pewności siebie, że ktoś mnie słucha, że to, co robimy, ma po prostu sens. Więc to są dwa powody, dla których jeszcze nie podałyśmy Wam ceny. Z trzeciej strony zostało 8,5 dnia w zasadzie, więc ten czas już Was nie zbawi. Wiecie, jaka była cena dychy w ubiegłym roku? Ona nie będzie bardzo różna, bardzo inna, więc trzeba się szykować na tego rzędu kwoty, ale wszystkiego dowiecie się, jak całość już będzie gotowa do tego, żebyśmy mogły Wam ją zaprezentować. Będzie naprawdę super. Dycha tegoroczna, ta edycja bezcukrowej dychy jest o niebo lepsza niż ubiegłoroczna edycja bezcukrowej dychy. Do tego stopnia jest lepsza.
że dziewczynom, które są na mastermindzie naszym, tak, to jest taki program po bezcukrowej dysze, zaproponowałyśmy, że jeśli chcą, to mogą wziąć udział w nowej edycji za to, że były z nami jeszcze po kursie, były w tym programie półrocznym, pokursowym, w grupie. Chcemy, bo widzimy, jak się rozwijają, widzimy, jak coraz większa jest ich sprzedaż, jak wstawiają nowe kroki w nowych przestrzeniach. Nas to kręci, nam to daje energii do działania i jakby chcemy ich też wspierać dalej, nie zakończyć tylko na tej pierwszej edycji. Więc druga edycja Dychy jest naprawdę mega i to mówię bez kokietowania i to nie jest tak, że chcę po prostu tutaj użyć absolutnie wszystkich przymiotników, jakie tylko mogę wymyśleć w kontekście tego kursu. On jest po prostu naprawdę, naprawdę dobry i jest jeszcze lepszy niż ten z ubiegłego roku, dlatego że kurs ubiegłoroczny obnażył nam obszary, pokazał nam problemy, z jakimi jeszcze się zmagacie. Takie w praktyce, bo w małych kursowych grupach kursantki się otwierały. Mówiły więcej niż na tej dużej grupie naszej, w której jest ponad 3000 osób. W kameralnym gronie dziewczyny miały odwagę pisać o tym, z jakimi problemami zmagają się na co dzień w prowadzeniu swoich biznesów. I te pytania, te problemy, które wyszły w trakcie, jakby tak to się mówi, wyszło w praniu, my je rozwinęłyśmy, my je wsadziłyśmy do nowej edycji bezcukrowej dychy. Więc o te takie praktyczne tematy, takie praktyczne, codzienne rzeczy wzbogaciłyśmy ten kurs. Dlatego zapraszamy 27 grudnia na live'a merytorycznego. Prawdopodobnie live będzie o godzinie 19. Ale to jeszcze potwierdzimy. I teraz czekam na Wasze pytania. Ja się wygadałam, swoje pytanie na start rozwinęłam chyba aż za bardzo. Czekam na Wasze pytania, a jak nie, to nie wiem. To pożyczę Wam wesołych świąt i spotkamy się po prostu na live'ie za tydzień. Za więcej niż tydzień. W przyszły wtorek. To mniej niż tydzień, przepraszam. We wtorek, 27 grudnia. Wpisujcie pytania, tylko nie ocenę, bo widzę, że się pojawiły ocenę. Pytania, na to pytanie nie odpowiem, bo już odpowiedziałam na starcie. Nie będę czekać bezczynnie, więc będę mówić dalej, a wy w międzyczasie wpisujcie pytania. Pewnie robicie w warsztatach, albo mnie w ogóle nie słyszycie. To jest możliwe. Właśnie sobie zdałam sprawę, że być może mnie w ogóle nie słyszycie, albo coś. 27 to piątek. Tak? O, to w piątek 27, proszę bardzo. A, bo ja sobie z Wigilią skojarzyłam. Wiecie, rękodzielnik przed Bożym Narodzeniem ma tylko jedną datę. 24, ostatni dzień wysyłki, 22, żeby doszło. Czy poprzednią wersją Dychy będzie można zobaczyć będąc w grupie szkoleniowej aktualnej? Magdalena nie ma zupełnie takiej potrzeby, dlatego że druga edycja Dychy nie polega na tym, że wywaliłyśmy coś z pierwszej edycji i w to miejsce dołożyłyśmy nowe tematy. Lifting pierwszej edycji Dychy polega na tym, że część informacji, część rzeczy włożyłyśmy w materiały PDF i w ćwiczenia, bo do każdego modułu są materiały PDF i workbooki, więc to, co stwierdziłyśmy, że można było spokojnie zaserwować w formie pisemnej, włożyłyśmy do workbooków. I to jest taka teoria typu, nie wiem, podział kosztów, to takie rzeczy, o których już nie warto sobie strzępić języka, bo wszyscy o nich już wiedzą i się orientują. Więc te rzeczy wsadzone zostały do workbooków i do materiałów PDF, natomiast na ich miejsce, żeby te live'y naprawdę nie trwały 3 godziny, bo live'y szkoleniowe na dysze trwają około 2 godzin każdy i następnego dnia po live'ie jest sesja Q&A do tego live'a, dlatego że na raz nie dałoby się robić, bo bym tak gadała chyba z 5 godzin, więc pytania do każdego tematu, do każdego modułu, do każdego live'a z każdego modułu są kolejnego dnia. Osobno wpisujecie pytania pod postem, tak jak to robimy dokładnie na tych postach merytorycznych, czy na warsztatach w grupie, więc to są dwa takie. I ta pierwsza edycja Dychy jest po prostu uzupełniona. To nie jest to, że kosztem jakichś wiadomości weszły nowe wiadomości do drugiej edycji. Raczej to jest bogatsza wersja pierwszej edycji, a te tematy, które można było przesunąć
do których nie potrzebujecie naszej asysty po prostu w formie live'u, w formie takiej rozmowy bezpośredniej, przesunęłyśmy do materiałów, które sobie pobierzecie i na spokojnie doczytacie, bo każdy będzie w stanie sobie je opanować we własnym zakresie. To są takie rzeczy, no dość oczywiste, o których trzeba powiedzieć, ale niekoniecznie trzeba o nich mówić na live'ie i tracić cenny czas, podczas gdy można... Dam wam przykład, na przykład. O, powiem, czy będzie można wykupić poszczególne moduły? Tak. Tak jak w tamtym roku rozmawiałyśmy o tym z Karoliną, zastanawiałyśmy się, czy utrzymać tę formę sprzedaży i tak utrzymamy tę formę sprzedaży. Ona się jednak dobrze sprawdziła, było bardzo dużo osób, które dokupowało sobie kolejne moduły podczas trwania dychy, więc tak, będzie taka możliwość. Czekajcie, bo jest w końcu jakieś pytanie i nie będę już musiała tutaj namagać dychą, chociaż wrócę do niej jeszcze na końcu. Ale mam ucho czerwone od tego kolczyka. Mam już pomysł na nową kolekcję pod nową marką, ale czekam na dychę, bo planuję wziąć w niej udział. Poradź mi proszę, czy lepiej czekać z jakimkolwiek wprowadzeniem, żeby nic nie zepsuć, czy jednak coś już prezentować? Dodam, że nowa marka dopiero raczkuje, nawet nie mam strony, tylko fanpage na... Jeżeli masz fanpage i on już tam coś jest na tym fanpage'u, to ja bym zaczęła wrzucać zapowiedzi nowej kolekcji czy nowego produktu. To może być cokolwiek, szkic, paleta barw, zapowiedzią, że w tej palecie barw będzie nowa kolekcja, na przykład historia o tym, jak wpadłaś na to, żeby nazwać tę markę tak, a nie inaczej, skąd się wzięła jej nazwa, taką, jak to się mówi, takie to mądre słowo, antropologię nazwy. Mam nadzieję, że użyłam prawidłowego słowa, jeśli nie, to wszystkich językoznawców przepraszam z całego serca. Możesz robić nagrywki z warsztatu, kiedy podczas pracy możesz zrobić, bardzo dobrze się odsłaniają bumerangi, możesz zrobić jakieś duże makro danego produktu w takim dużym przybliżeniu, że jeszcze klienci nie zobaczą całości, ale zobaczą kawałeczek, z czego to jest, i w drugą stronę możesz zrobić zdjęcie, etymologię, no właśnie, i możesz zrobić zdjęcie z dużej odległości, dzięki czemu też nie widać szczegółów i też nie widać każdego produktu osobno, tylko z bardzo daleka, z dużej perspektywy, ale to też tak podsyci ciekawość, zacznie budować napięcie. Jeżeli to jest bardzo nowy fanpage, możesz zrobić takiego posta powitalnego, w którym się przedstawiasz, w którym mówisz, o co chodzi, gdzie się to ci klienci, czy ci ludzie, którzy po raz pierwszy są na twoim fanpage'u, znaleźli. I tutaj wcale nie musisz pokazywać już od razu swoich produktów, możesz pokazać zajawkę, zrobić opis i możesz na przykład takiego posta później puścić jako posta płatnego, żeby taka zajawka, taki pierwszy post na, czy nawet nie pierwszy, czy któryś tam, ale już zaczął zbierać ludzi, żeby to nie było na takiej zasadzie, że ludzie wpadną na twój nowy fanpage, bo gdzieś go podlinkowałaś, a tam zupełnie nic nie ma, bo oni wpadną i wypadną po prostu. A jeżeli zrobisz sobie takie zajawki nowego produktu, czy nowej kolekcji, zrobisz sobie takiego posta, w którym się przedstawiasz, kim jesteś, co tu robisz, co to będzie za marka, co będziesz oferować, czym będziesz handlować na tym fanpage'u i dlaczego tym, a nie czymś innym, jaka jest misja, wizja, jeżeli to wszystko już masz, zrób takiego posta. Niech ludzie, którzy przychodzą na fanpage'a, nie widzą jeszcze produktów, nie widzą strony internetowej, ale oni już się zorientują, co to jest za miejsce, czy oni chcą, czy nie chcą tam zostać, czy się interesują tym produktem, który ty będziesz oferowała, czy nie. Pytanie. Wiemy już, jak wycenić produkty. Czy ułożenie cen... niska obok wysokiej lub na przemian niska, wysoka, niska, coś działa na plus? Jak polecasz układać cenowo produkty, które już są spójne w sklepie internetowym, jeśli produkty umieszczone są w rzędach? Są jakieś zalecane zasady ułożenia cen, które działają lepiej na klienta? Super, wyglądasz w capie. Dziękuję. Chyba będę na co dzień chodzić w takich czapach. Więc ułożenie, i to jest moja, wyłącznie moja opinia, którą wyciągam z targów i z takich imprez sprzedażowych. W ogóle na stoisku nie powinno się układać produktów kluczem ceny, tylko powinno się układać kluczem tych produktów. Generalnie stoisko powinno być spójne i owszem, są przedziały cenowe, które dobrze byłoby umieścić najbliżej, czyli takie przedziały cenowe, to też zależy, na jakie targi się wybierasz, bo jeżeli to są targi na przykład świąteczne, tak jak Karola mówiła,
przedwczoraj na live w grupie, że na targi świąteczne bierzemy asortyment nasz, który będzie cenowo wpisywał się w przedział cenowy, który ludzie odwiedzający daną imprezę swobodnie wydają na prezenty, bo to nie jest ten sam zakup dla siebie, bo dla siebie kupisz sobie. Natomiast jeżeli będziesz chciała kupić, czy chciał kupić kolczyki za 300 zł w prezencie bożonarodzeniowym, no to to już się zdarza rzadziej. Dłużej trzeba nad tym pomyśleć, to jest taki bardziej zobowiązujący już prezent, nawet nie chodzi o to, że trzeba na niego wydać więcej, on jest po prostu zobowiązujący dla tej osoby, która taki prezent otrzyma i nie zawsze chcemy dawać takie drogie prezenty, więc jakby nie klucz cenowy na samym stoisku jest dla Ciebie najważniejsze jest to, żeby te produkty były ułożone tak, żeby klientowi było dobrze po nich serczować, że tak powiem. Oczywiście tak jak powiedziałam, najbliżej, żeby były te produkty w takiej przedziale cenowym najbardziej komfortowym dla klienta, ale jeżeli postawisz sobie obok tych produktów, które są w tym przedziale cenowym najniższym, że tak powiem, ale nie najniższym, przepraszam, taki środeczek to jest ten taki komfortowy przedział cenowy i obok na rogu postawisz sobie produkt, który będzie kosztował grubo więcej, ileś tam razy więcej, to wcale nie będzie złe. Ten produkt tam postawisz po prostu z innych powodów, żeby na przykład przyciągał oko, a najważniejsze dla klienta jest to, żeby dla Ciebie jak sprzedajesz, najważniejsze jest to, żeby móc powiększać ten koszyk zakupowy na targach. Więcej o tym i mapę stoiska targowego w ogóle mamy w bezcukrowej dysze, w załącznikach do drugiego modułu, zdaje się. Nie chcę oszukać, do którego modułu, ale mam ściągawkę pod ręką, to Wam powiem. To nie. Zaraz Wam powiem. W każdym razie, Karolina, w którym module była mapa stoiska? Jest, w dziewiątym. W dziewiątym module mapa stoiska targowego. W każdym razie dla Ciebie najważniejsze jest to, żeby poukładać tak produkty, żeby klient, biorąc jeden produkt, miał pod ręką i w zasięgu wzroku dwa kolejne, które mógłby dokupić do kompletu. Albo dwa kolejne, które będą współgrały z tym jednym, jeśli masz szeroko asortyment, jeśli chodzi o produktowo, a zawężasz to, czy wspólnym mianownikiem jest na przykład technika, ale załóżmy, robisz makramie i masz kolczyki, bransoletki, etuje na doniczki, piórniczki, torebki, a o torebkach mówiłam, zawieszki na ściany, nie? No to jak masz zawieszki na ściany, czy te makramy na ścianę, no to dobrze, żeby obok stały doniczki. I nie ma znaczenia, jak bardzo jest różnica w cenie między tymi produktami. Ważne, żeby one były obok siebie, bo ktoś jak spojrzy na makramę na ścianę, może zechce do domu pasującą kupić osłonkę na doniczkę, albo jak ktoś będzie kupował kolczyki i w zasięgu jego wzroku będzie pasująca bransoletka, to może ktoś sobie dokupi bez Twojego udziału zupełnie jakby w naturalny sposób bransoletkę do kompletu. I dobrze jest też na stoisku mieć wystawione produkty kolekcjami, dlatego że zupełnie inaczej zachodzi proces zakupowy, jeżeli klient patrzy na pełne kolekcje, a zupełnie inaczej zachodzi w jego głowie proces zakupowy, jeśli patrzy na poszczególne produkty, które ze sobą mają niewiele wspólnego, poza na przykład techniką wykonania. No. Często robią rzeczy na zamówienie, pyta Maria. I podaję z góry cenę, bo z grubsza orientuję się, ile powinno kosztować. Czasem się to w robocie weryfikuje na plus lub minus. Czy brać to na klatę, ewentualnie stratę? Czy jest ok przyjmować zamówienie, zastrzegając, że ostateczna cena będzie znana po zakończeniu? Jedno i drugie zamówienie, jeden i drugi sposób jest ok. Tak długo, jak zdecydujesz o tym na samym początku. To znaczy, jeżeli decydujesz, że dajesz widełki cenowe albo że dajesz cenę i bierzesz na klatę ewentualną różnicę w cenie, to jeżeli zrobisz to na samym początku i tak sobie powiesz na starcie i to nie spowoduje, że na końcu będziesz czuła się rozczarowana realizacją tego zamówienia, to jest ok. Ja tak robię. Jeżeli podam klientowi czy klientce, bo u mnie w Pillow Design to są same klientki jednak, Pan nam się nie przytrafił poza jednym, ale to już inna historia. Jeżeli klientce do zamówienia indywidualnego podaje cenę, a potem się okazuje, że ja jednak robię to dłużej, bo coś mi nie wyszło i tak dalej, gdzieś tam narastają kolejne koszty, ja jej biorę na klatę, bo uważam, że najważniejsze jest jasność przekazu i nie wprowadzanie zamętu pomiędzy mną a naszymi klientami.
klientkami. Lubię też mieć takie poczucie, że nasze klientki wiedzą, czego się spodziewać, w tym sensie, że one, że nie idzie fama, że nagle zmieniam zdanie, albo że nie boję się takiej sytuacji, w której klientka nawet zapłaci tą różnicę, będzie zadowolona ze swojego produktu, ze swojego zakupu, ale w jakiejś grupie ślubnej na przykład powie, no tam są super produkty, ale dogadujcie się na początku, bo pani zmienia zdanie, jeśli chodzi o ceny. Nie chcę takiej sławy i nie chcę takich sytuacji, więc ja biorę na klatę ewentualne różnice w cenie. Natomiast możesz wyjść z tego w ten sposób, że podajesz pani widełki cenowe. Dajesz możliwą maksymalnie niską cenę i możliwą maksymalnie wysoką cenę. I wtedy przy wycenie końcowej, tak długo jak mieścisz się w tych widełkach, wszystko jest ok i nikt nie będzie miał takiego poczucia, że ktoś tu go może naciągnął. Bo wiecie, klienci też podchodzą do nas z nieufnością, szczególnie jeżeli to są klienci, którzy przyszli do nas po raz pierwszy. Szczególnie jeżeli są to klienci, którzy są po raz pierwszy w waszym sklepie i dokonują u was zakupu po raz pierwszy, oni wam jeszcze tak do końca nie ufają. Często ten pierwszy zakup to jest taki zakup testowy, a zobaczymy, co będzie. Szczególnie jeśli na przykład nie macie wielu jeszcze komentarzy i recenzji na stronie czy na Facebooku. Dla nich taki pierwszy kontakt to jest takie badanie gruntu i w dużej mierze od tego, jak pójdzie ten pierwszy kontakt, w dużej mierze od tego, jak pójdzie ta pierwsza sprzedaż, zależy to, czy ten klient, ta klientka stanie się waszym stałym klientem, czy to będą pierwsze i ostatnie zakupy w waszym sklepie. A pamiętajcie, że tworzenie stałych klientów, takich co wracają, co kupują po raz kolejny, to jest tworzenie klientów, nad którymi wy się musicie najmniej napracować, bo wy im swój produkt już sprzedaliście. Teraz to jest kwestia tego, żeby podawać im update, jakieś nowości. Jakby nie musicie robić tej pracy zupełnie od początku. Dlatego zastanów się, co jest dla Ciebie ważne, bo i tutaj też nie mówię, co jest jakby słuszniejsze albo mniej słuszne, bo to nie jest kwestia dyskusji, która prawda jest bardziej mojsza, tylko jaki cel przyświeca Tobie najbardziej, bo jeżeli na przykład pracujesz w bardzo drogim materiale, załóżmy, że pracujesz w złocie, to ta różnica cenowa na koniec zamówienia, jeśli by się okazało, że tam ileś tam gramów tego złota na koniec zużyłaś więcej, będzie bardzo duża i się może okazać, że to zamówienie w ogóle nie było dla Ciebie opłacalne i w takiej sytuacji lepiej podać widełki cenowe. Natomiast jeśli wiesz, że koszt materiałów nie jest aż tak duży, że Cię trzepnie po kieszeni, to te różnice, które mogą być niewielkie na końcu zamówienia, ja bym wzięła na klatę. Jednak psie, przestań to robić. Po prostu masakra. Mam nadzieję, że Ci troszeczkę pomogłam. To odpowiedział. Lukas. O, jest Pan. Ja mam pytanie. Robię drewniane uchwyty do szafek, typowo do pokoju dziecięcego. Chciałbym zacząć współpracę ze stacjonarnymi sklepami, lecz nie mam pojęcia, jaką marżę powinienem im zaproponować, żeby się nie ośmieszyć. Cenę chciałbym taką, jaka u siebie i w sklepie. Dziękuję. No dobra. To tak. Ze współpracami, ze sklepami stacjonarnymi to jest ciężki w ogóle temat. I musisz się nastawić, że sklepy stacjonarne będą oczekiwały od Ciebie od 20 do 50% rabatu przy zakupie hurtowym. I to jest plaga. Niestety, bardzo rzadko, przy czym jeszcze te 15-20%, jeżeli to jest 20% powiedzmy, jeżeli to jest duże zamówienie, stała współpraca między markami, które są na podobnym poziomie i Wy możecie jakby dokładać do tego wspólnego garnuszka, jeśli chodzi o budowanie wiarygodności, budowania rynku, wzmacniania się i wspierania nawzajem, jest ok. Natomiast osobiście uważam, że wszystko powyżej tych 20% to jest po prostu, szczególnie przy współpracy z twórcą, z producentem rękodzieła, jest po prostu nieuczciwe, dlatego że my jako rękodzielnicy nie zamawiamy tych produktów gdzieś, tylko my musimy usiąść, bardzo często je zaprojektować, wykonać, sprawdzić, czy dobrze wyszło. Po naszej stronie jest opakowanie, po naszej stronie jest wiele, wiele czynników i to jest bardzo, bardzo czasochłonne, więc jakby oczekiwanie wyższych rabatów, wyższych takich pakietów przy zamówieniu hurtowym jest zwyczajnie w naszych, i też z naszego doświadczenia wynika, że to nie działa, dlatego że nawet jeśli zdecydujecie się i na początek, dobra, dajmy te 50%,
trudno będzie Wam to zmniejszyć potem do tych 20, które powiedzmy przy dużych ilościach może być ok. To po pierwsze. Po drugie, motywacja do kolejnych zamówień. Sorry, jeżeli czujecie się wykorzystywani, to nawet żeby nie wiem jak Was to motywowało, i tak prędzej czy później ta motywacja spadnie. To jest dobre założenie, żeby ceny były wszędzie takie same, to znaczy u Ciebie w internetowym sklepie i w sklepie partnera, z którym chcesz podjąć współpracę, tylko to jest kwestia teraz tego, jak się dogadasz. Możesz negocjować różnymi argumentami, bo to nie muszą być negocjacje oparte wyłącznie na cenie. Cena to jest jeden argument. Natomiast jeżeli będziesz potrafił pokazać temu kontrahentowi, że on skorzysta na współpracy z Tobą, na przykład skorzysta wizerunkowo, bo Twoje uchwyty mają jakąś tam jakiś ficzerek, którego nie mają uchwyty innego producenta. Jeśli pokażesz, bo pamiętajcie, że inni przedsiębiorcy, im zależy na dwóch rzeczach. Nie ma w ogóle w całym świecie ludzi, którzy robią biznes, są tylko dwie decydujące w zasadzie rzeczy. Oni chcą albo zarobić na współpracę z Wami, albo ciąć swoje koszty na współpracę z Wami. I to zawsze się koniec końców obija albo o optymalizację kosztów, albo o zyski. I do takiej optymalizacji kosztów można zaliczyć taką poprawę wizerunku poprzez współpracę, dlatego że i nawet zwiększoną sprzedaż, dlatego że dobry wizerunek firmy to są lepsze ceny, w sensie wyższe ceny, możliwość serwowania danego produktu po wyższej cenie. Jeżeli serwujesz produkt po wyższej cenie, możesz go kupić hurtowo więcej, kupując większe wolumeny danego produktu, płacisz jednostkowo za produkt mniej. Więc jeśli będziesz potrafił temu w tym sklepie przedstawić takie argumenty, które przekonają tego właściciela tego sklepu, że z Tobą warto współpracować nawet po marży nieco niższej, to jesteś w domu. I taka współpraca, która będzie polegała na wzajemnych korzyściach, będzie owocna dla obydwu stron. Jeżeli będzie to współpraca polegająca tylko na tym, ja to wezmę, tylko ty mi daj rabat, my takiej współpracy nie polecamy, nie wyszłyśmy nigdy dobrze na takiej współpracy, zawsze kończyło się to jakimś tam mniejszym lub większym niesmaczkiem. Tutaj trzeba się grubo zastanowić i nie dać się wciągnąć w takie poczucie, że a jednak, a może powinnam, a coś tam. Nie, po prostu powinienem, bo to mężczyzna pyta. Po prostu trzeba sobie twardo założyć pewne priorytety i pewne cele z tej współpracy i trzymać się ich do samego końca, bo po coś chcesz wejść w tą współpracę. Albo chcesz zarobić, sprzedając na raz więcej, albo chcesz popracować nad wizerunkiem swojej marki. I zastanów się, co w zależności od tego, jaki masz cel tej współpracy, co możesz zrobić, żeby przekonać tego sprzedawcę, żeby podjął z Tobą współpracę na takich warunkach, które wypracujecie na zasadzie kompromisu. Ale nie cenowego. To odradzamy. W poprzednim kursie, pisze Agnieszka, kupiłam 8 modułów. Czy w obecnej edycji będę mogła dokupić 2 brakujące moduły? Agnieszka, będziesz mogła dokupić takie moduły, jakie tylko będziesz chciała. Maria, dzięki. Tutaj Doris dopowiada, że jej z tymi cenami to nie chodziło o targi, tylko o sklep. W sklepie również dla Ciebie priorytetem jest to, żeby produkty były ułożone kolekcjami, a nie cenami. Dlatego, że i to jest powód, portale, które przyciągają takich łowców niskich cen, to są portale, w których faktycznie możecie sobie ułożyć produkty na przykład od najniższej ceny do najwyższej. I takie portale to są Allegro na przykład, który daje taką możliwość, żeby były produkty od najniższej do najwyższej ceny poukładane w rządkach, dokładnie tak jak pytałaś. Natomiast Tobie zależy na tym, żeby klient w pierwszym rzucie omiótł, że tak powiem, jak najwięcej produktów z danej kolekcji, dlatego że sprzedawanie kolekcjami jest najskuteczniejsze, bo daje nam najwięcej możliwości powiększenia koszyka zakupowego u naszych klientów i to jest priorytet w sklepie internetowym. Ja nie wiem, jak ten sklep internetowy wygląda, jaki Ty masz podział na kategorie, czy jest strzał kolekcji, czy nie ma tych kolekcji i nie będę tutaj też ogniem i mieczem jakby obstawała przy tym,
że to nie ma takiego znaczenia przy rękodziele, aczkolwiek nasze doświadczenie wskazuje na to, że cena, jeśli cała reszta jest zrobiona dobrze, ma znaczenie drugorzędne. Tak już zupełnie na marginesie, na stronie Pillow Design nadal nie ma w ogóle cen, bo jeszcze nie mamy sklepu takiego zautomatyzowanego. Klientki dowiadują się, żeby dowiedzieć się, jaka jest cena produktu, klientki muszą nam napisać maila. I nieraz piszą maila o 3-4 produkty i rozrzut cenowy jest nieraz o i 400 zł pomiędzy danymi produktami. I to nie ma znaczenia tak długo, jak cała reszta jest na miejscu. Aczkolwiek zdradzę Wam, że pracujemy już nad tym, żeby zmienić Pillow Design na sklep taki z koszykiem. Dla mnie osobiście to jest duża rewolucja. Ja bardzo długo stronę internetową Pillow Design traktowałam jak mój własny kącik, taki wiecie, pokoik, do którego się idzie z herbatką, gdzie jest lampka i czyta się książkę, nie zaprasza się tam obcych, to jest taki nasz azyl. I ta strona, która do tej pory funkcjonuje jeszcze jak na formie galerii, takiego portfolio internetowego z możliwością nawiązania konwersacji, była dla mnie takim miejscem i decyzja o tym, żeby zautomatyzować tą stronę i zrobić ten koszyk i taką sprzedaż zautomatyzowaną, była dla mnie bardzo trudna. I tu potwierdzić można na przykład Edyta, którą znacie, która od lat mi już o tym mówi, że to powinno być zrobione lata temu. Ja ciągle jestem tak związana z takim systemem sprzedażowym, że trudno jest mi to zmienić, ale ilość maili, ilość wiadomości, na które musimy odpowiadać, ten sezon po prostu zabił mnie i mojego męża, bo odpowiadaliśmy oboje, jeszcze Karolina, jak było trudno, jak potrafiło być tak, że rano 20 maili, odpowiedzieliśmy na wszystkie maile, mija 2 godziny, kolejnych 15 wpadło, nie? No to już po prostu po pewnym czasie nie da się żyć. Więc tak, ten krok na początku roku. Jakby ktoś chciał sobie poobserwować i zobaczyć, co nam wyjdzie, bo dużo zmian na stronie będzie. Nie widzę. Doris mówi, że faktycznie masz rację. Czy nazwa biznesu powinna mieć jakikolwiek związek z produktem, który sprzedajemy, czy może być całkiem od czapy? Nie mam najmniejszych kwalifikacji, żeby mówić o tym, jak nazwać swój biznes, bo Pillow Design to jest Pillow Design, a ja nie sprzedaję poduszek. Natomiast Perfect Day już zachowuje pierwsze inicjały nazwy i już nawiązuje do ślubów. To zależy. O namingu najwięcej wie Karolina. Może uda mi się ją namówić na to, żeby poopowiadać trochę, jak tworzyć nazwę. Wszystko zależy później, co z tą nazwą zrobisz. Dlatego, że sama nazwa, ona pomaga, ale niekoniecznie determinuje to, jak będzie działała firma. Ja jestem Pillow Design, nie sprzedałam w życiu żadnej poduszki. Karolina jest szutę z parą i naprawdę nie prowadzi sklepu z karabinami do polowania na wróble. Tylko również z biżuterią. Nie przeszkadzają nam te nazwy, no mi troszkę, ale to też się zmieni w niedalekiej przyszłości, albo w dalekiej, zobaczymy jak to nam pójdzie. Karolinie to w ogóle nie przeszkadza, wręcz pomaga, bo ona wymyśliła sposób i całą strategię budowania komunikacji wokół swojej marki i rozmawiania ze swoimi klientami, że to jej pomaga po pierwsze, że zapamiętują szybciej, po drugie Karolina stworzyła, ukuła taki własny słownik Shoot the Sparrow, zastrzel wróbla, ale ustrzelcie na przykład kolczyki, bo mamy tylko dwie sztuki i tylko tyle, na razie nie będzie więcej, więc kto szybszy, kto ustrzeli wróbla pierwszy, ten dostaje te kolczyki, więc stworzyła taką grę słów, która doskonale wpisuje się w całą firmę, w filozofię jej marki i to działa świetnie pomimo tego, że nie ma najmniejszego związku z biżuterią, więc znowu musisz wrócić do tego, na czym Ci zależy i jak to chcesz potem komunikować i do tego dopasować tę nazwę. Może to być marka, która będzie się nazywała tak jak Twoje imię i nazwisko, wtedy sobie budujesz bardziej markę osobistą. Może nawiązywać do tego, co będziesz robiła w taki czy inny sposób. Perfect Day to jest nasz butik stacjonarny, gdzie sprzedajemy rękodzieło ślubne. Perfect Day nie nawiązuje bezpośrednio do biżuterii, natomiast nawiązuje do dnia ślubu i w ten sposób mamy tutaj taką nić porozumienia pomiędzy nazwą sklepu, nazwą marki, a produktami, które sprzedajemy. I trzeci sposób to jest taki sposób zupełnie od czapy, tak jak Karolina Shoot the Sparrow, tylko wtedy musisz bardzo sprytnie sobie wymyślić całą komunikację i taki bardzo fajne jest to, że jest wiele takich marek, które po prostu wręcz
ukuwają sobie swój własny słowniczek pojęć. Bez cukru, zobaczcie, nie ma najmniejszego związku z prowadzeniem biznesu opartego na rękodziele. Nic, absolutnie nic. Generalnie bez cukru brzmi, jakby to był sklep dla diabetyków i dla cukrzyków, ale potrafiłyśmy to ubrać w słowa tak, że nie słodzimy, że jakby to wszystko się zbiera w taką komunikację, której nazwa od czapy zupełnie nie przeszkadza. I dodam jeszcze na koniec, że Shoot the Sparrow zarówno tak samo jak biznes bez cukru, to są pomysły Karoliny, bo ona jest świetna w tym, w tworzeniu nazw. Szczególnie w takich nazwach właśnie trochę od czapy, trochę zwariowanych, no co to lubi. Aczkolwiek ma realizacje również bardziej stonowane, na przykład Wisteria Body Chain, to jest jedna z naszych marek, która tak sobie rośnie trochę organicznie, bo my totalnie nie mamy na nią czasu i tam coś się sprzedaje bez naszego zupełnie udziału, tak raz na jakiś czas, ale to też jest Karoliny. Wisteria to są body chainy, takie wiecie, na ciało. Wisteria Body Chain, nie? Taka biżuteria na ciało i tam jest Wisteria, bo to jest ta taka roślinka, to tak się owija. Nawiązuje do tego, że tak się owija, więc może być zupełnie od czapy, nie mieć bezpośredniego związku z produktem, który sprzedajecie, ale jeśli wymyślisz komunikację wokół tego, która będzie działała, to jest ok. Iwona, ja od roku wstawiam moje torebki do butiku koleżanki. Ceny u mnie u niej są zawsze takie same. Ja daję jej około 30% rabatu od moich cen. Torby, których nie mogłam sprzedać po 80 zł, ona sprzedaje bez problemu po 140. Po prostu u niej jest klient idealny na mój produkt. Tak, tak długo jak ta współpraca tobie odpowiada, to jest super. Jeżeli, no zobacz, ale jeżeli... mam coś między zębami. Jeżeli ona sprzedaje o 60% więcej niż ty sprzedawałaś do tej pory, to i tak jesteś na plusie. Nawet pomimo tego, że dałaś jej większy rabat niż ja bym na przykład chciała dawać. Patrzę co dalej. Nie ma dalej pytań. Czyli co? Czyli kończymy. To co miałam powiedzieć na końcu, powiedziałam na samym początku, więc mogę ewentualnie powtórzyć moje ogłoszenia, że odliczamy do dychy, do naszego mega turbo super kursu. Do kursu, do którego otwieramy drzwi raz do roku i zamykamy, i potem przez następne pół roku dochodzimy do siebie, po tym, żeby kolejne pół roku pracować nad kolejną edycją. Otwieramy drzwi 27 grudnia. Tegoż dnia na naszej grupie, Grupa Biznes Bez Cukru, będzie kolejny live merytoryczny, darmowy, niezobowiązujący do zakupu, nieobligujący do zakupu, w którym będziemy mówiły o sprzedaży i promocji rękodzieła. I żeby nie było, że potem powiecie, a był live, ale na końcu była odysze. Będzie odysze na końcu tego live'a. Opowiemy Wam, co przygotowałyśmy, co zmieniłyśmy. Opowiemy Wam, jaką mamy dla Was niespodziankę w związku z tym kursem. A niespodzianka jest po prostu mega. Niespodzianka jest o wartości, tak jakbyście chcieli sami sobie ją zafundować, to jest około 1000 zł, więc naprawdę mega. I o drugiej niespodziance, która będzie zabawna. To się wszystko będzie działo tylko na żywo w grupie 27 grudnia, prawdopodobnie o godzinie 19, ale to jeszcze będziemy Wam mówić dokładnie, czy 19, czy 19.30, bo nie do końca wiemy. Druga sprawa jest taka, że w końcu wykleszczyłyśmy się z tym newsletterem, który Wam obiecujemy od jakiegoś czasu. I być może jutro poleci newsletter o trendach, wstęp do trendów. W tym newsletterze dowiecie się, gdzie wyhaczycie trendy na kolejne sezony, nie tylko na sezon 2020, bo część z Was sprawdza trendy i reaguje na trendy kwartalnie, a nie rocznie. W mailu dostaniecie listę, gdzie szukać tych trendów i są to miejsca sprawdzone, są to miejsca, które takie analizy sprzedają designerom, więc oni wiedzą, o czym mówią. W tym newsletterze też jest trik. Jest trik, jak przyciągnąć do siebie jeszcze więcej, ale stałych klientów, takich, którzy będą stale Was obserwować, którzy będą do Was często zaglądać, którzy będą czekali na kolejne kolekcje czy kolejne produkty i którzy będą po jakimś czasie Was postrzegać jak modowe wyrocznie, czy trendsetterów. Tam jest ten trik w tym
tym mailu. Jest bardzo prosty, wystarczy, że spróbujecie, jakby zrobicie sobie taki test run i dwie kolejne nowe kolekcje, które będziecie wprowadzać, zrobicie, biorąc pod uwagę to, co tam Wam napisałyśmy, i zobaczycie mega rezultaty. I zobaczcie, jak to się zacznie dalej kręcić. Więc jeśli kogoś jeszcze nie ma na naszej liście mailingowej, koniecznie niech dołączy do odbiorców naszego newslettera. Jeżeli Karola nie może teraz Wam napisać w komentarzach, to na pewno w opisie tego filmu na górze załączymy wszystkie linki. Powiem jeszcze dwa słowa o tym, że Karolina założyła wydarzenie pod tytułem Odliczanie do premiery bezcukrowej dychy, dlatego że pomyślałyśmy, że owszem, wrzucamy informacje w feed group, w feed fanpage'a, w feed na grupie, piszemy newsletter, za chwilę pojawi się też artykuł na blogu, no i te informacje są w różnych miejscach, natomiast w tym wydarzeniu, które Karola założyła, my tam po prostu udostępniamy. Co się pojawi gdzieś, to my tam udostępniamy, więc jeżeli potrzebujecie takiej bazy wypadowej, jeśli chodzi o informacje dotyczące kursu, to ta baza wypadowa jest na tym wydarzeniu. Wydarzenie też Wam podlinkujemy. I chyba tyle. Karolina, czy ja coś jeszcze mam powiedzieć ważnego przed świętami? Oprócz życzeń, ale o tym pamiętam, żeby nie było. Czy ja coś mam jeszcze powiedzieć ważnego? Czy coś mi jeszcze minęło? Patrzę na ten rozkład. Czytaliście plan lekcji? Podobał się Wam? Kto czytał? Długi. Tak trochę chciałam Was przetestować, czy dotrwacie do końca. Wpisu. Łapka w górę, kto przeczytał. Chyba wszystko powiedziałam. Boże, wiecie, kiedy się skończy bezcukrowa dycha? W kwietniu. Wedle planu. Mega kurs. Naprawdę, cały semestr. Wyłącznie o biznesie Henry. Tyle chyba powiedziałam wszystko. Rozkład tematów i modułów macie już. Wisi z taką panią w okularach, która tak robi. Tam to jest. Chyba dopłynęłam do brzegu. Sprawdzę jeszcze, czy są jakieś pytania. Jak nie ma, to będę za Was. Aleś nachwaliła. Kogo nachwaliłam? Ciebie? O, czekajcie, bo się pojawiło pytanie. Tworzę biżuterię artystyczną, zwłaszcza kolczyki, unikaty. Moja siostra jest influencerką, youtuberką, wykonuje piękne makijaże. Od nowego roku chciałyśmy zacząć razem współpracować. W jaki ciekawy sposób połączyć nasze pasje? No, najprościej zacząć od tego, żeby zaczęła nosić na swoich nagraniach Twoją biżuterię. Zaczęła ją eksponować w jakiś taki może odjechany trochę. O, na przykład zobaczcie, ja mam kolczyki. Trochę mi uszy poczerwieniały, bo moje uszy nie lubią ciężkich kolczyków, ale ja mam kolczyki z mojej nowej marki, która po prostu sobie rośnie organicznie i zawiesiłam na nie bombki, nie? I już zwróciły uwagę, i gdybym była tą youtuberką, influencerką, a to byłaby biżuteria mojej siostry, którą chciałabym, czy to była przyjaciółka, już nie pamiętam, którą chciałabym pomóc wypromować, od razu bym do tego nawiązała i powiedziała, no to tego, a te kolczyki to są od, nie? Więc to będzie taki najprostszy sposób, żeby ona po prostu nosiła i nawiązywała w jakiś sposób do tej biżuterii. No musicie wymyślić całą strategię do tej promocji, dlatego że możecie się wzajemnie promować, możecie poruszać tematy, jak biżuteria na przykład może podkreślać makijaż i odwrotnie, albo jak komponować je razem, albo do czego jaka pasuje i możecie robić stylizację. No, warto, żebyś to rozważyła pod kątem Waszych klientów, czy Wy działacie na podobnych rynkach, bo jeżeli Twoją siostrą jest influencerka, która testuje na przykład kosmetyki, a Ty nagle, a nie, bo ona makijaże robi, no to spoko, nie, no to Wam się łączy. Możesz sobie jeszcze przeanalizować jakby rodzaj klienta pod tym kątem, czy to jest klient na bardziej ekskluzywny produkt, czy na taki bardziej oszczędny, ale wydaje mi się, że to są takie bardzo, mogą się zazębiać te rynki, więc tutaj po prostu się zastanówcie, jak możecie popatrzeć, na co do tej pory tamci klienci, tamci widze tego kanału reagowali najlepiej, gdzie jest najwięcej odsłon, najwięcej komentarzy i powielać tego typu treści. Nie powielać ten film i wklejać go w kółko tego samego, tylko powielać podobne treści, takie, które są po prostu poczytne. My na przykład wiemy, co Was interesuje najbardziej. Wiemy,
jakie są takie zapalne tematy Was interesujące. Jeśli miałybyśmy na przykład jutro zorganizować jakiegoś live'a i naszym głównym zadaniem byłoby, żeby przyciągnąć jak najwięcej z Was, to wiemy, na jaki temat tego live'a mamy zrobić, bo to nam da największe szanse na jak największą publiczność. Więc musicie się zastanowić, jakie są tematy, które najbardziej interesują widzów tego kanału. Tych widzów, którym Ty chcesz sprzedawać biżuterię, bo jeżeli okaże się, że na przykład wybierzecie film, który ma najwięcej odsłon, bo tam było na przykład szybki makijaż tanimi produktami i wiadomo, że to takie filmy oglądają najczęściej nastolatki, a Ty robisz produkty po kilkaset złotych, no to Ci się nie styknie zupełnie, nie? Stracicie po prostu czas. Dlatego musisz to zrobić takim kluczem klienta. O, tutaj Marcin podpowiada, jak nazwać firmę. Podlinkuję jakiś filmik na Vimeo. Doris pisze, że do niej... No to już Karolina. Karolina ci po prostu ręcznie wyśle ten newsletter, jak on nie doszedł. Jak można wejść na listę? Pyta Katarzyna. Napiszemy Wam link do zapisu. Karolina pewnie już podlinkowała, a jeśli nie, to ja zaraz po zakończeniu transmisji załączę. Karola potwierdza, że jutro wyrzeźbi ten newsletter do końca. No. O, jest już link. Błyskawicznie. Błagam o dopisanie mnie do listy. Nic nie dochodzi. Karola cię sprawdzi. Katarzyna pisze, że nie widziałam planu lekcji. Plan lekcji jest na Facebooku. Jest taka pani w okularach, która robi i ma nad głową taką wielką dziewiątkę. I w tym poście jest plan lekcji. Komentujecie moje kolczyki. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, pisze Monika. Bardzo proszę. Dobra, słuchajcie, ja się będę zawijać, bo pewnie i tak już gadam całkiem sporo. Nie mam gdzie sprawdzić, ile gadam. Ale myślę, że co najmniej 40 minut już gadam tego okienka i zajmuję Was ten Wasz cenny czas. A wolałabym już tutaj na wieczór Was nie męczyć za bardzo. Więc... Godzinę widzę, prawie gadam, jednak zobaczyłam na termostacie, która jest godzina. A nie, w sumie nie będę Wam jeszcze składać życzeń. W sumie może złożymy Wam bliżej jeszcze Wigilii. Pojawimy się jeszcze albo w poście, albo na live'ie, kto wie. Więc nie będę Wam jeszcze składała życzeń, ale pożyczę Wam siły i wytrwania na tym ostatnim odcinku przed metą sezonu przedświątecznego, bo pewnie za chwilę już jutro, pojutrze maksymalnie będziecie wysyłać ostatnie paczki z zamówień online, ale część z Was nadal do samej Wigilii pracuje w realu, na targach, na kiermaszach, czy w swoich butikach, czy w butikach partnerskich. Życzymy Wam dużo siły i wytrwałości. To już tylko chwila i będziecie mogli się zrelaksować i odpocząć. I pamiętajcie, że widzimy się 27 grudnia o godzinie 19 lub 19.30, doprecyzujemy tą godzinę dokładnie jeszcze, na naszej grupie, grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez słodzenia, bo to będzie bardzo, bardzo ważny live, będzie merytoryczny, na pewno damy Wam kupę wiedzy i opowiemy już do spodu o bezcukrowej dysze, dowiecie się wszystkiego, odpowiemy na wszystkie pytania i otworzymy drzwi do naszego kursu nareszcie. Zastanowię się, może przyniosę szampan i ciastko po prostu, bo to jak organizowanie urodzin. Trzymajcie się cieplutko, miejcie fajny wieczór i do zobaczenia 27 grudnia. Pa, pa, pa.